Moim gorsetem obecnie jest taśma izolacyjna. Ja od dzieciństwa. Chciałem zostać gwiazdą. Są dwie główne zasady w showbiznesie. Nie współpracuj ze zwierzętami i drag queen. To Skoro są te występy, to nie myślisz o tym, żeby jednak wejść tak serio w muzykę? Ja nie mhm. jestem zupą pomidorową, żeby smakować wszystkim. Mhm. Mi się wydaje, że jestem właśnie flakami z olejem, że po prostu tylko wyjątkowe osoby z e, niesamowitym gustem mogą mnie posmakować i będą zachwycone. Jak e, Twoja rodzina reaguje na to, co robisz w internecie? Ja sobie w tym programie. To nie z gwiazdami, proszę o zaproszenie. Cześć wszystkim temat z w kolejnym odcinku Stock. Dzisiaj moim gościem. Jest Kacper Mudormud. Hej, hej, wszystkim, witam bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To ja dziękuję, że przybyłaś tutaj do nas. Słuchajcie, nie ma problemu, właśnie wróciłem z kolejnego e, fashion weeku w e, Stegnie. Z tego najlepsza. Moi drodzy, Was oczywiście jeszcze zachęcam do subskrybowania naszego kanału i do wpadania na nasze social media, bo tam jest więcej fajnych shortów z wywiadów. No i oczywiście fajnych niosów. Period. Dokładnie. Kacper, dzisiaj zażyczyłeś sobie ramen. Pierwszy tak. raz u nas jest ramen, więc nie jesteśmy przygotowani z odpowiednimi łyżkami, całym osprzętem, ale mam nadzieję, że to Ci nie będzie przeszkadzać. Absolutnie nie jestem e, poprawnym Polakiem i e, rameniem łyżką. Pizzę nożem i widelcem, więc jakby wszystko się dobrze składa. Tak, ja wybrałem ramen, ponieważ to jest moje ulubione jedzenie na e, świecie, bo mi się wydaje, że ramen to jest po prostu wszystko. I masz tak. zupę i masz drugie danie. Tak, to prawda. I makaronik, i warzywka, i jajeczko nawet I jajeczko. śniadanie nawet jest. Tak, tak, Więc super. Dla mnie jak najbardziej. Jeszcze ramen u nas nie było, więc mam nadzieję, że będzie ci i będzie dobra. To w ogóle jest po prostu wywiad pierwszych razów. Pierwszy raz ramen, pierwszy raz chłop, który przybiera się za babę. Dokładnie. Przed soda. Dokładnie, dokładnie. Więc też może zacznę od pierwszego, pierwszego pytanka. Dobrze. Bo zastanawiam się, czy przyjdziesz dzisiaj jako Kacper, jako Mudormud, czy będzie tutaj z nami Laguna Akła. O Jezu, wiesz co, też myślałem o tym przez chwilę, że zrobię po prostu takie wielkie wejście, zszokować wszystkich z moimi wachlarzami, mam na myśli rzęsy, ale stwierdziłem, że może mi się nie chce wstawać dużo wcześniej i malować się, zakładać sztuczne biodra, po prostu przyklejać peruki itp. Itd. No też jakby Kacper, czyli Czyli ja, to, y, to jakby to są dwie postacie: i Mudor, i Laguna, to, to wszystko cały czas jestem ja. Mhm. Więc stwierdziłem, że dzisiaj tak everyday look, very Kardashian. Hmm. Bo czasami jak się widujemy, to nam, mam wrażenie, że nie masz w ogóle makijażu czasami na eventach. Wiesz co? W momencie, kiedy zacząłem robić drag e, i w momencie, kiedy zacząłem się bawić, w to i co weekend jestem po prostu wieczorem w klubie, w pełnym po prostu tapecie, dodatkowe dwa kilo dochodzi. To w ciągu dnia mi się naprawdę nie chce malować. Ja na co dzień jestem totalnie bez makijażu. Dzisiaj się pomalowałam tak, tylko wiesz, correcting wszystko i żeby wyglądać jak człowiek, a nie jak trup. Mm. Ale nie miałbym problemu, żeby na przykład, wiesz, pokazać się gdzieś bez makijażu. I rzeczywiście zdarzają się takie sytuacje, że się nie malujesz tak na co dzień, nawet na eventy. Mhm. A ile zajmuje taki makijaż właśnie dragowy? A inaczej, cała taka stylizacja dragowa, ile ci zajmuje przygotowania? Mm. Wiesz, co to czasami. Um, sam makijaż to jest takie, jak mi się zależy na czasie, to tak godzinkę, półtorej. Mm -hmm. ale mało. Mało, bo najdłużej zajmują tak naprawdę zaklejenie brwi. Mm -hmm. Właściwie końcówek, bo nie zaklejam całych, tylko końcówki, żeby potem nie mieć brwi na czele jak jakaś po prostu e, kosmitka, a niektórym dziewczynom się to z zdarza. No niestety, nie przychodzą na makijaż do ekspertek. Mm, ale najdłużej potem e, e, trwa zakładanie padów moich sztucznych bioder, bo jednak moja figura jest Typowo męska. Tak, kochani. Pod tym wszystkim jest kierowca Tira. Widziałem jak się oplułem, widziałem, jak się leciała, nieważne. I zakładam pady i na to cztery pary Rajstop. No grubych właśnie, setek. Byłam ciekawa, czy ty nie masz takiego poczucia ściśnięcia, że ci, nie wiem, krew nie dopływa. Bardzo, bardzo. To jest niebezpieczne. Drak to jest bardzo ekstremalny sport. Ja jeszcze nie mam nie zainwestowałam jeszcze w taki gorset profesjonalny i moim gorsetem obecnie jest taśma izolacyjna. Obwiłam się nią y, z 20 razy wokół talii, żeby mieć, wiesz, wcięcie. Potem, jak to ściągasz, jest to mega przyjemne, ponieważ wydaje mi się, że jestem trochę zboczony przez to, ale jak to ściągasz, to potem, wiesz, mam odparzenia, strupy czasami. To jest bardzo bolesny. drag to jest bardzo bolesny sport. Naprawdę. Matko. Więc jak tylko, y, drodzy widzowie, jak tylko widzicie drag queen. To naprawdę nie krzyczcie e, Polska dla Polaków, tylko rzućcie dychę, bo naprawdę. E, to jest hardkorowy sport. Bardzo hardkorowy, bardzo poświęcający zdrowie i życie. A na szpilkach jak się czujesz? E, uważam, że mi bardzo źle idzie. <grym> <grym> nie no, a właśnie, To nie jest rzecz, która mnie bardzo boli. Mhm. Że ja myślałem, że po prostu w, wchodząc w szpilki, będę jak Naomi Campbell, po prostu, po prostu podczas wybiegu wersacze e, ale rzeczywiście to był e, cięż, najcięższy etap mój w dragu, czyli chodzenie w szpilkach, w obcasach. Ja i tak mimo wszystko mam takie małe obcasy albo jakieś takie bardziej klocki. Ym, no i nie ukrywam, że ja tylko po prostu na występ. Mm -hmm. Na występ obcas musi być. Po występie wracam do po, po prostu obuwia e, dziennego, Płaskiego, dziennego, cywilnego. Mm -hmm. I e, nie bawię się w. W żadne obcasy, jak jest potem impreza, bo wiadomo, że po show no nie wypada się od razu zebrać i iść do domu, tylko mhm. jakby fajnie też, jak ludzie, którzy przychodzą specjalnie na Twoje show, mogli sobie wiesz, powiedzieć, że fajnie było, zrobić sobie zdjęcie czy coś. No tak, no. no tak. Super, a powiedz mi jeszcze, jak w ogóle wygląda środowisko dragowe? Bo jakby ja dopiero trochę się mhm. w to wkręcam, jakby w ten taki polski drag. Znam parę polskich drag, um, ale przy tym, że Ciebie znam najbliżej, też mhm. jakby nigdy o tym nie gadaliśmy za bardzo, bo tak. Nagle, jakby jak ja Cię znałam, nagle u Ciebie pojawił się ten draki. W tak. ogóle ciekawi mnie, skąd w ogóle się to wzięło u Ciebie, mhm. że chciałeś iść w tą stronę. Wiesz co, to przede wszystkim wyglądało tak, że ja od dzieciństwa chciałem zostać gwiazdą. Wiem, że to trochę brzmi płytko i brzmi tak trochę powierzchownie, ale naprawdę przez to, że na się, wiesz, takich młodzieżowych kreskówek, to powiesz, jakby te high school music, albo mhm. po prostu, o Boże, I wanna be a star! Wszyscy byliśmy obses z montaną, nie? Dokładnie. Ehm, i e, pierwszą taką drogą do tego był właśnie internet. Mhm. Jakby nadal kocham tworzenie kontentu, nadal kocham kontakt z widzami, e, wiesz, współpracę z różnymi markami, e, ale mi to było mało. Mhm. Ja potrzebowałam takiego bodźca, energii ludzi, bo e, wchodzenie na scenę i słyszenie okrzyków, braw, energii tej takiej. Czasem też śmierdzącego potu, bo wiadomo, te występy są o bardzo późnych godzinach w, w klubikach, po prostu. Jest nieporównywalna z niczym. Naprawdę. To, to jest taka adrenalina, wręcz taka trochę jak uzależniająca, bo naprawdę mhm. jak ja mam show, to ja odliczam dni do tego show że już chcę naprawdę ten dzień, chcę ten cały dzień po prostu przygotowań, przychodzenie do klubu, witanie się z innymi koleżankami draguskami, z którymi się witasz, obrabianie dupę innym draguskom, <noise> których akurat tego dnia nie ma, gadanie z menadżerami, właścicielami, z ludźmi, którzy przychodzą, znajomymi, którzy przychodzą. Mm, gadanie do mikro. Ja, kocham, ja bardzo często też prowadzę imprezy dragowe, mm -hmm. jak jakieś organizujemy. E, czy mieliśmy Eurovision Night w e, klubie Glamie, czy mamy serię występów w Gdańsku, e, w takim miejscu food Hall. To ja zawsze prowadzę te imprezy. Ja kocham gadać z ludźmi. Ja kocham się z nich śmiać. Jak... Bo wiesz, mi może wszystko. To nie jest taka po prostu zwykły prowadzący Krzysztof Ibisz, który po prostu w Polsacie ma skrypt. Ja po prostu. Drag Queen ma więcej praw. Słuchajcie, są dwie główne zasady w showbiznesie: nie współpracuj ze zwierzętami i drag queen. Ale nie bierzcie tego do siebie, halo? Więc, y, jakby ten, i, i ja naprawdę, zna, y, od kiedy zacząłem robić drag, booking za bookingiem brałem, żeby ciężko pracować, żeby iść coraz bardziej w górę, i naprawdę poczułem, że to jest taka moja rzecz: bycie na scenie i y, występowanie i czucie energii ludzi. O kurde, powiem ci, że tego się nie spodziewam, że aż e, tak jesteś w to wkręcony, mhm. no bo myślałam, że tak wyszło tak przypadkowo, że właśnie próbujesz swoich sił, ale widać, że ty rzeczywiście chcesz w to iść i jakby czujesz to. Bardzo, ja chcę, ja bardzo bym chciał, żeby drak, mój drag trafił do mainstreamu, wiesz, bardziej tak, mhm. ja bym chciał być pierwszą e, polską dragą, która będzie w Tańcu z Gwiazdami, ja bym chciał, nie wiem, poprowadzić jakiś program, ja bym chciał, wiesz... Coś, coś, Mam ma ambitniejsze plany, żeby, żeby działać z tym wszystkim. <laughs> nie wiem, czy jeszcze Polska jest oczywiście na to gotowa. Wiadomo, jestem w tej kwestii. Ja rozumiem, że wiesz, ktoś tam, o, drakuń, jeszcze nie jesteśmy pewni, to nie jestem jak od razu, mm -hmm. tylko jestem jak, okej, okay, rozumiem, bo tutaj jest jeszcze wszystko specyficzne. Mm. Ale rzeczywiście bardzo bym chciał, żeby nawet nie mówię tutaj o sobie, ale też mówię o innych koleżankach dragowskich, żeby ten e, nasz świat, mówię tak bardziej o tym, e, no nie chcę być, no może użyć słowa show biznes, chociaż mhm. ja nie uważam się jeszcze za osobę w show biznesie, ale wiesz, ten taki mainstreamowy był bardziej otwarty na te raki, bo naprawdę mamy wiele wspaniałych, osób performerskich, drag queen, drag kings, drag queers, które wykonują kawał dobrej roboty, są charyzmatyczne, robią niesamowite show. Mógłbym tu zacząć wymieniać je wszystkie, ale nie, nie, nie widzę sensu, bo naprawdę jest ogrom. Nasz mhm. polski rynek jest naprawdę super. I, i mam nadzieję, że Jakieś większe produkcje, programy, to zauważam i będą dawać szansę im coraz więcej. No, mieliśmy produkcję Netflixową z draguskami. Uważam, że trochę było za mało tego dragu, ale fajnie, że był i tak. Mm -hmm. Były tam plotki o programie jakimś z draguskami, ale z tego, co wiem, stał niestety tam przesunięty czy coś takiego. Też się mega jarałem, bo mówię, wow! Draguski w telewizji. Chimera miała swój program yeah. na stacji jakiejś tam, nie pamiętam, jak się nazywa ta stacja. To było oh wow, ogromne osiągnięcie moim zdaniem, wiadomo. No. Także uważam, że Drag to jest teraz ogromna przyszłość, jeśli chodzi o, o taki ogólny. O tak, o tak, o! O tak, o! No właśnie w Polsce mało się o tym mówi, ale coraz więcej jakby mhm. słyszę widać, że właśnie e, jesteście też zapraszane na, na eventy swego rodzaju różne, czy makijażowe, czy właśnie bardziej modowe. Mhm. E, I po prostu was tak widać. E, a wcześniej miałam poczucie, że e, nie było tego, albo może też takie poczucie, że nie byłyście tam mile widziane do końca? Masz takie odczucie? Myślę, że to nie było nawet, że nie mile widziane, tylko bardziej. E, jeszcze ludzie nie byli e, gotowi na to i na, odważni na to, żeby mm, tak bardzo pchać te draguski. Rzeczywiście na eventach pojawia się coraz więcej drag queen, na e, e, różnych imprezach czy współpracach coraz częściej drag queen są zaproszone. Wiadomo, ja jestem tego świadom, że ja jeszcze nie, nie jestem zaproszony jako laguna, tylko bardziej mm -hmm. ludzie, e, wiesz, jako mudor. Jako mudor. I nie, nie mam to pretensji, bo jakby rozumiem to, bo nie ukrywajmy. Jestem pierwszą drag queen w Polsce, która najpierw była influencerką, a potem została draguską. Wiadomo, mamy bardzo dużo drag queen, influencerek, czy niesamowita Adelon, który jest jednym z najlepszych, mogę nawet chyba zaryzykować, charakteryzatorów na świecie. Chimera, Jaga, moja drag babcia, która wprowadziła w ogóle chyba tak najbardziej ten mainstream drag do mainstreamu. Bo to, z tego co ja pamiętam, to była taka pierwsza drag queen w Polsce, którą mhm. widziałem wiesz, w telewizjach, programach, jeszcze jako parodysta dody, um, bo teraz już draga um, bardziej tworzy swoją własną postać. Mhm. Um, no i mógłbym tak wymieniać i wymieniać, nie? Świętej pamięci Kim Lee, która jest legendą polskiego dragu. E, niestety już jej z nami nie ma, nie miałem okazji jej poznać, ale dużo oglądam jej filmów na YouTubie. Jeśli ktoś się interesuje dragiem teraz obecnie z nas oglądających, to bardzo, bardzo zachęcam, żebyście sobie wygooglowali ją na YouTubie i popatrzyli, jakie ona tworzyła rzeczy, bo to był Las Vegas. Las Vegas, słuchajcie, <laughs> po prostu w Warszawie. A wszystkie drag polskie lubią się ze sobą? Czy są jakieś takie grupki na przykład? No właśnie, ja jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda, czy właśnie są grupeczki, czy z tą się lubię, z tą się nie lubię. Czy mamy swoje ekipy ekipę Freeza po prostu? Się tak, wypaść. tak, tak, dokładnie. Wiesz, to oczywiście, że tak, że są... Czy się nie ubrudziłem? Oczywiście, że się ubrudziłem. E, dziękuję, produkcja, proszę na to nie zwracać uwagi. E, oczywiście, że są grupki, w sensie wydaje mi się, że mimo wszystko wszystkie się lubimy. I wiadomo, że tam każda, na, każda na każdą obgaduje. Ale to jest taki, to już jest w kulturze, to nie jest takie, że wiesz, że my się nienawidzimy, tylko po prostu, wiesz, patrz to, co założyła na siebie, mm. po prostu brakuje jeszcze pióropuszu na głowie. E, ja sam e, należę do takiego nieoficjalnego dragowego house'u, mm -hmm. e, który się nazywa Wybombiej Nunia. To jest mega śmieszna razem, ponieważ my jesteśmy mega śmieszne. E, ja jestem najmłodszą, można powiedzieć, członkinią tego, ponieważ najstarszą jest e, dra, e, Jaga, mm -hmm. e, która na scenie już jest od wielu lat, e, która miała swoją dragową córkę, Filo. Która jest performerką z Wrocławia, niesamowitą, by the way, i totalna rockstar, a ja zostałem jej dragową córką. Lego czyli tą najładniejszą z chaosu. No i jeszcze mam, e, dragową siostrę de Kagmę, która e, uważam, że staje się powoli najlepszą polską Britney Spears parodystką, bo wykonuje wow. jej e, utwory, e, wykonuje jej choreografię całe, wykonuje jej stylizację i no. Troszkę by się popracować jeszcze nad makijażem, nie, nie, ale wiadomo, tutaj e, rady od siostry się przydadzą, więc e, tak. I, I no. Ale jest. Y, jest wiele drag queens, z którymi i tak poza tego chaosu lubię rozmawiam, podziwiam jak mogę tylko i mam z kim, bo nie potrafię iść sam gdzieś i mam z kimś to idę na dragowe występy. Ostatnio odbył się drag brunch w jednym z lokalów w Warszawie, gdzie właśnie występowała Chimera. Shady Lady, która jest, y, y, jakiś czas temu wydała swoją własną autorską płytę y, oraz Hrabina, y, która jest, y, wydaje mi się, że jedną z lepszych... Y, Fryzjerek perukowych, jak to nazywasz, perukerką, że robi peruki dla drag queen, jedną z lepszych w Polsce też, e, i która prowadzi też e, burleskowe show e, w jednym też z lokali w Warszawie. I byłem zachwycony, bo to po prostu przychodzisz do restauracji i drag queen cię obsługują, przenoszą no, ci jedzenie, mylą zamówienia, opóźniają, podjadają ci, ale ja byłem zachwycony i, i no. Jak macie okazję, słuchajcie, to wybierajcie się na dra dragowe imprezy, bo to jest mega super, jak jest support od ludzi. Mm -hmm. Jak już prowadzisz te show mm -hmm. i rzeczywiście tam wchodzi ruch, y wymowa, wiesz, to jak rzeczywiście się prezentujesz, to skoro są te występy, to nie myślisz o tym, żeby jednak wejść tak serio w muzykę? Ty... Girl! Czy ty kiedykolwiek słyszałaś, jak ja śpiewam? Nie. Masz szczęście! W sensie, ja uważam, że dobrze bym śpiewał operowo. O, okej. Okay. Bo ja kocham śpiewać operowo, w sensie nie umiem w ogóle, ale umiem udawać śpiewanie operowe. Wiesz co? Jestem totalnie antymuzykalny. Ja nie umiem grać na żadnym instrumencie, mi słoń nadepnął na ucho, nie umiem w ogóle śpiewać, nie umiem pisać tekstów, w ogóle nie umiem, dla mnie rymowanie to jest w ogóle coś niesamowitego. Jak ktoś umie tworzyć rym? Słowo do słowa i to w ogóle brzmi tak melodyjnie? Przez soda. Czy swoją własną muzykę? Nie wiesz, jak kiedyś się trafi okaże, że ktoś napisze, chcemy wypuścić piosenkę z Drag Queen, coś tam, coś tam, czy jesteś zainteresowany? No to oczywiście, że w to wejdę, no bo jakby hello, ale nie mam takiej presji, żeby tworzyć własną muzykę. Jak już. To bardziej by mnie jarało nie tworzenie na przykład piosenki, żeby to brzmiało super, tylko na przykład stworzenie teledysku. Żeby mm -hmm. były mega e, fashion looki, -y, żeby były super kadry, żeby to, to by mnie bardziej jarało, niż na przykład wiesz, ooo, profesor, Bo no, niestety nie zostałem obdarzony e, e, muzykalnie. No, i też dlatego ten drag wszedł, mhm. bo. Ym, tam nie musisz tego robić. Tam nie muszę tego robić. Yy, wiadomo, jako mudor, no to nie, nie miałbym okazji, gdzie wystąpić, no bo gdzie? Nie umiem śpiewać. Yy, ale jako drag queen robię sobie lipsinki i jest wszystko bardzo dobrze. Także ja. Yy, yeah. Bardzo się z tego powodu cieszę. A w takim razie, jakie masz podejście do muzyki tworzonej przez influencerów? Mm. Na przykład. Verso, Fiulki Żugaj, ekipy Friza. Chwilę kapustę jem. <laughs> Doję kapustę i odpowiem. Mm. Szczerze, ani mnie to nie łaskoczy, ani mnie to nie mrozi, ani nie grzeje, ani w żaden sposób. Jakby wiadomo, że większość piosenek tych ludzi z internetu to są zazwyczaj jakieś kmioty po prostu, ale... <laughs> Pani wybuchła śmiechem! Żartuję twoja. Twoja nie, bo byłem w teledysku. Wiadomo, wyciąłeś mnie tam i byłem chyba półtorej sekundy, no ale twoja strata? Nie ja montowałam. No to ten człowiek jest do zwolnienia. Moim zdaniem. Kto zamontował? Piotrek? Znam tą osobę? Znasz. Kto? Staś! Menda, osrana, patrz go! Jak go dojadę, to zobaczę. No nieważne, to jest po prostu ten stracił trochę na wyświeczenie. Ale wiesz, yy, no, na przykład jak jest Julia i jestem obseską dziewczyną, pracuję jak może, jest mega hardworking i mm. bardzo ją za to podziwiam. Czy jestem fanem jej muzyki? Nie! Czy słucham ją codziennie? Absolutnie nie! Uważam, że dla, dla mnie osobiście jest. Yy, no to bardzo średnia muzyka, ale jeśli jej to sprawia przyjemność, jeśli ma odbiorców, bo to jest najważniejsze. Julka stworzyła coś, co wydaje mi się, że jest głównym celem wszystkich influencerów. Mieć ogromny fanbase. Mm -hmm. Te dziewczynki są psychopatkami czasami. Ja wiem, jak ja nagrałam 24 godziny na koszu Teraz się wyświetla taki mała miniaturka. Fajnie, że, że ja cały czas, mimo tego, że nie jestem u siebie, to ja cały czas production. Ja mam, tak. ja mam myślenie youtubera, już o co chodzi. Mm -hmm. Tutaj będzie teraz ten to one po prostu były obses żugajki. Kiedy druga część żugajek? Kiedy druga, druga część... po prostu te dziewczynki są mega słodkie i w ogóle... O kiedy właśnie, to, to jeszcze bo... przerwę, bo ja myślałam, że się spotkałeś z tym, że będzie hejt duży na to, że zrobiłeś mm. parodię tego, a ty mówisz odwrotnie, że właśnie był hype na to i że one tak. chciały drugą część. Mm -hmm. One się śmiały z tego i mi się to podobało. Wiadomo, że zawsze się trafi ktoś, komu nie mm -hmm. odpowiada. Że ja, kogoś to uraziła. Ja jednak. nie jestem zupą pomidorową, żeby smakować wszystkim. Mm -hmm. Mi się wydaje, że jestem właśnie flakami z olejem, że po prostu tylko wyjątkowe osoby z e, niesamowitym gustem mogą mnie posmakować i będą zachwycone. E, ale nie. Yeah. Pytali o drugą część, ale ja mam zasady, że nie nagrywam drugich części swoich postaci, bo zazwyczaj to jest flop. I też nie czuję tego drugi raz i nie czuję tej zajawki taki drugi raz. Pamiętam jak nagrywałem 24 godziny jako Magda Gessler, która też bardzo fajnie poszła i to było z dwa lata temu, rok temu. To ludzie bardzo no, naciskali na drugą część. Nagrałem i już podczas nagrywek nie czułem tego, mhm. ten film też tak średnio wyszedł. I wiesz A pierwsza po prostu ludzie mówili, że jadli i pluli po prostu jedzeniem. No tak, jedzeniem. ja też to pamiętam i też się śmiałam. tu ja uwielbiam twoje parodie. Dziękuję bardzo. E, I też niedawno zrobiłeś parodię Karoliny Mhm. Mm I właśnie chciałam się zapytać jak... My Tak, to, to wiadomo, że, że Karolina jest e, ikoną. To prawda. E, z, 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 z... Po prostu, po prostu Swój jest Nie do swego ciągnie. Po prostu jest ikoną, Po prostu jest ikoną. Ale e, i miałam się ciebie pytać, czy wiesz, czy Caroline widziała to, czy jakoś to skomentowała? No i rzeczywiście wczoraj, tak, tak. kilka godzin temu, dzień przed naszymi nagrywkami, e, była odpowiedź, jakby, no jak ona w końcu zareagowała? E, wiesz, co ona wstawiała na stary, że się bardzo podobało i że. Jakby saportuje. Tam widziałem na jakichś portalach podkarskich, e, Powiedziała, że to jest totalnie inna sytuacja niż z Katarzyną Losowską. No bo rzeczywiście ona wykorzystała tą postać do reklamy. Mhm. Ja pamiętam, że w ogóle też miałem kiedyś bardzo podobną sytuację, w której dostałem e, propozycję współpracy z jakąś marką, żeby nagrać film na YouTube'a, i chciałem nagrać parodię też e, pewnej blogerki modowej z tym, no bo to była marka Odzieżowa. I oni, że nie, 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 bo to może się skończyć traged tragedią. Więc mhm. ja w momencie, jak widziałem Kasię Nosowską nagrywającą to, to wiedziałem, że to będzie po prostu flop i niezła jazda. A yy, no wiadomo, że z tego, żeby nie było, nie będę mówił, że ja z tego filmu nie zarobię, no bo wiadomo, wyświetlenie i te sprawy, no ale to jest jak, jak za pracę moją wiesz. Mhm. Yy, ten. Yy, ale no ja nie potrafiłbym, że na przykład dostaję w z firmą, tak jak tam Kasia Nosocka miała z jakimiś napojami sojowymi i nagrywam parody to właśnie wiesz, na przykład ciebie. Mm -hmm. No i jakbyś się z tym czuła, że wiesz, się gadam Cześć, jestem Anna. Wolisz masło czy margarynę? I wiesz, i pokazuje na przykład jakąś margarynę. No to to jest kradzież tożsamości, czy jakoś tak. To na pewno są jakieś prawne. I ja uważam, że Karolina ma rację z tym, że wiesz, że jakoś tam podziałała. Oczywiście 50 milionów to sobie wyssała trochę z palca, ale ona jest szalona i za to ją właśnie kocham ale no wydaje mi się, że to była słaba akcja i tutaj przyznaję mm -hmm. rację. Bo jak, jak śledzę jakieś takie osoby właśnie jak Caroline czy tam inne jakieś takie ikony internetu, to oczywiście, że się nie zawsze zgadzam z tym, co mówią mm -hmm. i wiadomo, że ten, ale ja pokochałem w niej to, że ona po prostu tak robi sobie jeja z wszystkich ludzi. Ja kocham takich bezczelnych mm. ludzi. Ja kocham to, że ona gada po prostu do wszystkich i ludzie to tak ch 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 chłoną jak gąbkę, że ona po prostu y Miliard złotych mam na sobie teraz, i po prostu patrzcie, i to a jestem jak icon. Rób sobie mm. bardziej jaja z ludzi. Ale ty też tak robisz. Ja też tak robię. Ty też tak robisz i nawet wielokrotnie wiesz, no my się znamy, ja wiem, jak ty się zachowujesz, mm -hmm. jak, jaki jesteś, ale wielokrotnie nagrywam na przykład TikToki właśnie na Vibesa i ci pytanie, to ja wiem, że ty odpowiesz specjalnie na opak, żeby ludzie specjalnie właśnie to podłapali, wkurzali się, komentowali i. Ja pamiętam, jak na pokazie Przybielskiego jeszcze wtedy chyba nie ty nagrywałaś, tylko Michał. Podejdzie do mnie i y, pomalowane paznokcie u mężczyzn. A ja tak się odwracam i nie rozumiem tego. Chłopak to powinien być obcięty, y, ułożony włos, y, smar, pod sm smar, smar pod paznokciami, paz pod paznokciami a i teraz raz, raz, ja ja pokazuje, że mam pomalowane. I tak pokazywała mnie. A ludzie, o, co to jest? Przecież on też jest chłopakiem i jest pomalowany i coś tam, coś tam. A ja... Wow. Trzymajcie mnie, trzymajcie wow. mnie. Ale w ogóle ja muszę wrócić do jednej rzeczy. Mm -hmm. Do tego, jak ty powiedziałaś, że nagrywam parody i w ogóle. Ja sobie dzisiaj to uświadomiłem, jak ty do mnie napisałaś, że trochę jesteś też taką y, inspiracją moją do tego jak ten. Bo ty, wydaje mi się, że ty byłaś jedną z takich y, pionierek, wiem, że to nie wywiad to tobie, ale <laughs> musimy trochę zrobić pochwałę <laughs> dla Ady. Nagrywałaś chyba legendarną, ikoniczną serię sióstr, i to wiesz, i to obydwoje. Musieliśmy wykorzystać na maksa swoje umiejętności aktorskie, a takich serii czy, czy filmów na YouTubie jest bardzo mało. I, tak to, i to jest prawda. Teraz no... się trochę tego mnoży na TikToku, mhm. rzeczywiście ludzie teraz odkrywają, że to jest rzeczywiście nisza, znaczy to trochę już nie jest niszą, mhm. bo jednak tych twórców trochę się tam na, mhm. natworzyło, że właśnie wcielanie się w jakąś postać, mhm. macie posiadanie jakiejś takiej e, wykreowanej postaci, jakby też tworzy twój wizerunek, jakby jest czymś innym, co się wyróżnia e, i są różne te ciotki, nieciotki, rodziny, nierodziny, no właśnie jakby to, to przyznaję, że ja na przykład byłam pierwszą osobą, która w ogóle w internecie polskim w ogóle mhm. wyszła z inicjatywą, żeby się za kogoś przebierać, kogoś udawać, wcielać się w jakąś postać. No ja ci to mówiłam jak pierwszy raz się widzieliśmy na planie twojego teledysku, tego co pierwszy raz mnie zaprosiłaś. Mhm. Że ja naprawdę byłem twoim fanem i do tej pory jestem i, i wiesz, i ta seria twoja była y, takim, takim czymś, czego nie było na YouTubie wcześniej. Mm -hmm. Wiesz, to, to to się zgadzam z tym. Jak najbardziej jest mi bardzo miło w ogóle. Jakby jest mi ogólnie bardzo miło, bo spotykam się z wieloma na przykład twórcami, z którymi się widuję pierwszy raz i właśnie, że wszyscy mówią, że wow, oglądam cię właśnie, jak nagrywałaś siostry, jak robiłaś to, to tamto w ogóle. I to jest przemiłe w ogóle, że ludzie cię znają, że ludzie cię szanują to, co gdzieś, kiedyś tam. W pewnym e... sensie tworzyłaś internet też jakby w tamtych czasach. I, i no ja tworzyłam... już jestem takim dinozaurem. bo no, może jeszcze dzieci ci pcia, bo troszkę ci jeszcze tam lat zostało, wiadomo. Yy, że tam yy, w do mnie, to jestem dużo młodszym stażem w internecie, ale. Ale jesteś czymś, to otworzyło u mnie działanie w internecie, że jakby, można powiedzieć, że jakieś takie posolenie trochę taka, mojej kariery było w tym. Taka szczypta była taka w tym. Bo ja przez to, tak jak mówiłem wcześniej, że ja bardzo chciałem, wiesz, grać, występować, mhm. ja bardzo dużo myślałem kiedyś o aktorstwie, marzyłam, żeby, wiesz, występować na deskach teatru czy filmach, serialach, ale przez to, że usłyszałem, że takie osoby jak ja, czyli plus size, ciężko im w tym zawodzie i zostałoby mi tylko dla mnie role śmiesznych grubasków albo mafiozy, to zrezygnowałam z tego pomysłu i dzięki właśnie tym moim seriom 24 godziny, jako mogę się wyżyć aktorsko, mogę, mogę wymyślić sobie scenariusz, szkielet filmu, grać w nim. Ja nawet pamiętam, że my kiedyś mieliśmy wspólne nagrywki z Piotrkiem, jak on robił tą serię, że odtwarzał scenariusze z para dokumentów. Tak! Wiesz, jak ja się wtedy, jak ja się czułem niesamowicie. Ja wiem, że to był scenariusz, po prostu kopił wklej z tego filmu. Ale to, że ja mogłem trzymać scenariusz i my mieliśmy taki nasz, powiedzmy, plan, plan zdjęciowy. Ja się czułem tak niesamowicie. Ja się czułem po prostu jak: wow! Że to, to naprawdę, to był pierwszy ostatni raz, jak miałem taką sytuację, i naprawdę bardzo bym chciał w przyszłości. Właśnie coś takiego zrobić, czy zagrać po prostu, nie wiem, w jakimś baby serialu, czy filmie, czy coś, wiadomo, że są daleka przyszłość mhm. z tym jest, ale kocham to uczucie, uczenie się kwestii, odgrywania tego, replay, wchodzenia w postać, no, no jest to coś, coś niesamowite. To w kolei jesteśmy jeszcze przy parodiach, mhm. to powiedz mi, czy kiedykolwiek zdarzyło ci się, że osoba, którą parodiowałeś, miała problem z tym, że nagrałeś coś takiego? Czy ktoś na przykład odniósł do tego? Nawet nie, że do ciebie, ale tak nawet w mediach się wypowiadał, że a bo ten nagrał coś tam, coś tam, mi się to nie podoba. Było coś takiego? Nigdy. Nigdy? Nigdy nie było czegoś takiego, że ktoś negatywnie się odebrał moją parodię. Staram sobie jakoś przypomnieć jakąkolwiek, ale wydaje mi się, że nie. Bo trochę tego dużo już było, więc staram sobie przypomnieć, czy coś było, ktoś taki konkretny, kto by powiedział, że w bombie gruby coś tam. Nie masz życia, Lola. Nie, wiesz co, ja też y, wydaje mi się, że mimo tego, że ja się naśmiewam z tych ludzi, oczywiście, że się naśmiewam, ponieważ uważam, że to jest mega śmieszne, ale robię to w taki sposób z zachowaniem pewnego rodzaju szacunku, nie wiem jak to nazwać. Ja, e, jak tworzę parodię, i na przykład zwłaszcza dla osób, które lubię, to ja chcę, żeby to nie było, że ja się kogoś wyśmiewam. Tak jak teraz artykuły e, pisały, że ja wyśmiewam Caroline. To jakby nie działa tak, bardziej e, tworzę to jak taką, powiedzmy, laurkę dla tych osób. Wiesz o co chodzi? Mm -hmm. Że ja chcę, żeby one to obejrzały, zobaczyły siebie w tym, i się pośmieją i mówią, aha, ha, 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 rzeczywiście śmieszne, uśmiałam się. Mm. Niż, żeby ktoś się poczuł, ale nie jestem taka, nie jestem taka głupia, nie jestem taka, wiesz. Teraz nagrałem, jeszcze nie jest montowany ten film, nie wiem czy jak to wyjdzie, to to już wyszło. Yy, Parodię kolejnej gwiazdy, która teraz jest na topie. Znaczy... No właśnie. Yy, ja y, zastanawiałam się sama dzisiaj, jak to widziałam. czytam już wczoraj. I czy to przypadkiem nie będzie tutaj zahaczone o. tutaj taki Bollywood? Hinduskie klimaty mówisz? Troszkę tak. Troszkę tak. Nie ukrywam, ja się boję, że z tej kobiety zrobiłem po prostu za jakąś socjopatkę, mitomankę. Bo ja takie rzeczy powymyślałem, że mówię po prostu o montażu, będę się bawił i bawił. No, mam nadzieję, że się, yy, kochani, nie obra Bo ja ją też uważam za ikonę. Wymyśli sobie karierę, stara. To jest dopiero mocne. Ja uważam, że w ogóle szapoba dla niej. Ona była w Tańce z gwiazdami i w twoja twarz brzmi by znajomo. Dziewczyno. Ja się tak starami i nadal mi nie wysłali nawet zaproszenia do siedziby na Polsatu, na, na, nawet na widowni nie dostałem zaproszenia, a to już ten, więc kochanie, ja też jestem norweską gwiazdą, występowałem w serialu norweskim i yy, proszę mi do do z gwiazdami, to jest moje marzenie, żeby tam a Ja się bym chciała, może kiedyś, tak. razem tak. pójdziemy. I finał, nasz. I finał nasz i będzie pierwszy w historii remis. Mówić tak, się. Tak, tak, tak powinno być. Podzielimy ale nie wiem, czy chciał czysto, być, kula na pół. Nie wiem, czy chciałbym być, przyjść jako Mudor, czy jako jednak laguna w ten z gwiazdami. Dragkuin jeszcze nie było w Polsce. Znaczy, Na świecie były draguski no tak, z gwiazdami, tak. ale w tym nie, więc uważam, że to też był ikoniczny moment. Myślę, myślę że tak, jakby. E, piszcie do Kacpra, jakby mhm. jest bardzo chętne. I pytanie, czy byś tańczył z mężczyzną czy z kobietą. Kogo dadzą? Nieważne. <laughs> Może być nawet Iwana Pawlicz, którą kocham. Jestem obses z Iwana Pawlewicz, ale to jest moja oficjalna wizytówka do redakcji Polsatu, producentów, żurków, surków itp. itd. Ja sobie w tym programie to nie z gwiazdami, proszę o zaproszenie. Yy, tam była nawet jakaś żona jakiegoś tego, co skacze z Nartów. No. Hello! To mogłoby jakiegoś dać śmiesznego grubaska, który yy, nagrywa śmieszne filmy w te, yy, do internetu. Wiecie, jak mi mało czasu zostało? Jestem zagrożony cykrzycą i po prostu yy, yy, każdej chwili mogę dostać zawału, więc czas to pieniądz. Ja umiem się zarykała, to? Tak, ja nawet nie mam co dodać w tym momencie. No tak, no, jak padnę, no to będą żałować. Dokładnie, dokładnie. A powiedz mi, e, tak już trochę zmieniając temat, mhm. jak e, Twoja rodzina reaguje na to, co robisz w internecie? To jest bardzo standardowe pytanie. Bo jednak nie jestem standardowym influencerem. Jednak robię. Nie chciałbym nazwać tego, że to są kontrowersyjne rzeczy, bo uważam, że to nie są kontrowersyjne rzeczy, tylko powiedzmy, w oczach innych widzów, nietypowe. Hmm. Jeśli chodzi o moją mamę, hmm. moja mama kiedyś tego nie rozumiała do końca. Jeszcze jak na przykład mieszkałam w Zawierciu, ona mówi, że będą się śmiać. Bardziej wydaje mi się, że to było z jej troski. Mm. Ponieważ ja zawsze byłem dziwnym dzieckiem. Ja nigdy nie byłem normalny. Ja zawsze był, w szkole to był ten outsider, to dziwadło, wiesz co? Więc ona starała się mnie chronić na wszelką cenę. Teraz jest moją największą fanką. Mam od niej ogromne wsparcie. Jest przekochaną osobą. E, ogląda wszystko co tworzę, wszystko co robię. Mówi, że jestem niesamowitym makijażystą. E, Cieszę się z tego, że spełniam się w tym, co robię, bo wie i widzi, że to było od zawsze moje marzenie, żeby działać tak e, dla szerszej publiki. Yy, wiadomo, że nadal to jest taka troska, że się martwi, że y, bo to nie jest jak. Na, wiesz dobrze, że ten nasz mm -hmm. zawód nie jest niczym stałym. Teraz były wakacje, to był totalny sezon ogórkowy, więc ja żyję na zupkach chińskich. Ale dobrze, że mnie zaprosiłaś na za żart się. Na tydzień będzie, słuchajcie. Jak zostanie ci, nie będziesz chciała, to mnie spakuje. Bo ja też pochodzę z takiej rodziny. Nie powiem, że byliśmy już biedni i w ogóle, że nie było co jeść, bo absolutnie zawsze, zawsze pojedzone, po prostu uśmiechnięte dzieci, jak widać, pojedzone. Ale na przykład ja wyprowadzając się z domu, nie dostałem nic. Grosza, bo to nie było tego, że moja mama mi nie chciała dać. To ona po prostu, wiesz, to jest samotna matka mająca dwójkę dzieci. No to hello. Matki w naszym kraju powinny być szanowane bardziej niż prezydent, bo to są po prostu najbardziej hardworking bitches, więc end business. Więc e, ja musiałem, wiesz, sprzedać samochód. Pracowałem, jeszcze wtedy nie byłem za bardzo influencerem, pracowałem e, przed wyprowadzką trzy miesiące w podróbce restauracji, która się zajmowała smażeniem kurczaków w moim mieście, więc dzień w dzień przez 12 godzin smażyłem kurczaki. Jakbyś chciała na gece czy coś, to się odzywaj. I musiałem sobie na wszystko zarobić sam. Potem w Łodzi też, jak była pandemia, to ciężko było zdobyć pracę, więc też musiałem kminić, co robić. Robiłem transmisję na żywo, żeby tam na rachunki było. I przez cały okres, no niestety nie mogła mi pomóc finansowo, ale bardzo, bardzo mi pomogła mentalnie z tym, że zaakceptowała to, co robię. Zaakceptowała, wydaje mi się, to, kim jestem. Jest ze mnie dumna, jest moją fanką. I wiem, że jak któraś jakaś e, lasuczytka podejdzie do niej i powie, że no wiesz, twój syn jest taki, no coś jest nie tak tamto na niej. Wybąbiaj! po prostu strzał, i do widzenia. Jest naprawdę ogromną, ogromną supporterką, i naprawdę życzę każdemu takiej mamie. Każde, ta, każdemu takiej mamy, bo nasze relacje kiedyś nie były dobre, wręcz były tragiczne. Bo my mamy bardzo podobne charaktery, jestem ogromnym nerwusem, ona to samo, po prostu za każdym razem była. I w momencie wyprowadzki bardzo nasze relacje się pogłębiły, i bardzo jesteśmy blisko. Ja, no. Wykorzystuję to, że czasami po prostu mam yy, większy dochód i słyszę, yy, bo jak byliśmy w galerii, ona, Boże, jak mi się podobają te kroksy, byłyby idealne na moje haloksy. Boże, powiedziała właśnie, yy, że, że moja mama ma haloksy, wybacz, mamo. I wiesz, że to, jak mogę jej wspomóc ja teraz, tak, to wiesz, no kupiłem jej te kroksy, no co jej nie kupię? Ale, skup... ale to jest, jest przyjemnie i przekochane. No. Wspomniałaś e, o pracy mhm. wcześniejszej jakby też e, wcześniej przygotowałam sobie też to pytanie, bo wspomniałeś na jednym z TikToków, które nagrywaliśmy na Wipe, że na temat pracy takiej etatowej. Mhm. Rzeczywiście, pracowałeś po, po 12 godzin i smażyłeś te kurczaki, Stara. czego ci nauczyła ta praca? Wszystkiego. Ja od 15 roku życia y, miałam zawsze jakąś pracę. Y, czy na okres wakacyjny, czy jakieś takie ulotki, czy coś? Bo u mnie najważniejszą cechą w moim życiu jest bardzo niezależność. Bardzo cenię sobie yy, yy, to, że mogę... Wiesz, nie muszę się o nikogo nic prosić. Yy, bardzo dla mnie cenną wartością jest pieniądz. Ale w takim znaczeniu, że bardzo go szanuję i bardzo... Wiesz... Yy, no ja nie pójdę do Witkaca, ja nie kupię sobie torebki za miliard złotych, bo po prostu by mnie krew zalała. No jak wysali w, w parce pr no to przecież bym nie od odesłał. Bo wiadomo, że bardzo lubię takie fancy rzeczy, ale nie kupuję na przykład. E, wiesz, ja pracowałem w bardzo popularnej sieci fast foodów pod złotymi łukami, nie powiemy nazwy, ponieważ nie zapłacono. E, sprzedawałem bilety na basenie, rozłożyłem ulotki, e, jakieś tam prace dodatkowe, typu, że komuś coś poprawić, bo też kiedyś dużo szyłem. Mhm. E, pomagałem dzieciom odrobić prace domowe, to też był jakiś zarobek. Właśnie wtedy, przed wyprowadzką, pracowałem cały czas też w fast foodzie i smażyłem kurczaki. No to uczy bardzo szacunku do takich ludzi w pracy, zrozumienia. I to też jest praca, słuchajcie, to też jest praca. Jeśli, wiesz, jakby teraz, na przykład, była sytuacja, że naprawdę byłoby średnio, no to nie miałbym wyboru i musiałbym też iść do pracy, nie? No jakby takie jest życie, taki jest świat influencerów, no. Period. period. Ale to jest piękne, co mówisz, bo są różne sytuacje na przykład wśród influencerów, że wynika z tego, że traktują inaczej jakby osoby, które rzeczywiście mają taką pracę, a nie inną, że gdzieś na przykład pracują w restauracjach, jakby były różne takie, takie sytuacje. Mieliśmy wiele przykładów tego, jak ludzie nie szanują kalnerek, jak ludzie nie szanują pracowników, wiesz, ktoś z Żabki, ktoś z Biedronki, czy coś. Wiadomo, że jak er, Trafię na jakąś lasuczytkę w restauracji czy w spożywczaku jest dla mnie po prostu hamową, no to ja też spokojnie, jestem dłużny. Ale mm, wiesz, ja sobie na przykład nie wyobrażam wyjść z restauracji i nie zostawić na piwka. Bo y, wiem, jak to jest ciężki zawód, bycie kelnerem. W sensie, nie wiem, bo nie, akurat na kelnerce mnie nigdy nie dali. Pewnie się wstydzili, bo myśleli, że będą podjadać. Ale, y, ale jest to straszny zapieprz, bo mam wiele znajomych, które pracują w tym zawodzie. Zawsze chodzę do takiej jednej restauracji, gdzie pracuje taka moja znajoma i wiem, jak ona po prostu mówi Jezus, dzisiaj mam y, 10 stolików i lata po prostu jak szalona po prostu między tymi stolikami i roznosi te makarony czy tam dryneczki, nie? No to jestem ja niepoprawną takiej osobie. Nawet tego 10% z rachunku nie zostawić. Choć raz nawet zostawiłem 2 złote, bo nie miałem jakichś y, mhm. drobnych, ale no chociaż te dwa złote, wiesz o co chodzi. No tak. Ale to jest, to jest akurat super podejście. A powiedz mi, jak reagujesz na nieprzychylne komentarze w Twoim kierunku? Mm. Ludzie sobie muszą uświadomić, że ja nie jestem robotem. Wiadomo, że jak ktoś tam zacznie coś popisać i w ogóle dają ja takie, I don't care, może mi co najwyżej trampki wyczyścić, albo teraz obcasy. <śm> e ale e też nie jestem osobą, która jest wysuszuciowa i że jest taka wywalone. Oczywiście, że nie. Jak na przykład wiesz, e, miałem taką akcję, w której powiedziałem o tym, że mam niedoczynność tarczycy, insulino odporność, czy oporność, nigdy nie wiem, jak to się nazywa, e, i że na przykład ciężej mi jest schudnąć. Nie, że ja tyję przez to, tylko jest po prostu ciężej schudnąć. I ja też całe życie miałem zaburzenia odżywiania od tych takich najgorszych, po to takie wiesz, chillowe. Tak, takie osoby jak ja, też bardzo temat, ważny temat, o którym warto powiedzieć, mogą mieć zaburzenia odżywiania związane z niechęcią do jedzenia, anoreksją, bulimią i różnymi rzeczami i, i to nie dotyczy tylko osób stereotypowo szczupłych. Mm. I jak wiesz, jak zaczęły się taki nagąka, że zdechniesz w wieku 30 lat, padniesz na zawał, patrz, ja też mam to, a jestem szczupły, patrz, jestem tutaj, tak, 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 ja mówię Jezu, ale dlaczego ludzie, ja się ja, dlaczego ludzie tak są? Dlaczego ktoś mi pisze i mówi, że jestem gorszy, nie nadaje się po prostu, nie powinienem, powinienem się zakopać pod ziemię, bo tak wygląda. Ja nie mogę tego zrozumieć czasami. Ja sobie nie wyobrażam, film. wiesz, wejść, e, wpisać kogoś, ja się maluję po prostu, gadam ze story time. Na przykład dzisiaj nagrałem o tym, że prawie zabijam swoją kuzynkę. I ktoś może napisać, Ej, jak to się że malować. E, nie za taką ojczyzną walczyli moi dziadkowie. Do wojska. I wiesz, czasami mam takie, boże, dlaczego? A czasami mam. Oh my god, do wojska! Za mundurem panny sznurem, a ja do tego sznureczka się dołączam. I wiesz, to, to zależy też od dnia. Yy, wiadomo, że kiedy. Ja pamiętam czasy, jak jeszcze nie miałem w ogóle hejtu. Jakby takie moje same początki internetu, i dopiero zaczynałem się robić takim viralem. Ja pamiętam, że był okres dwa lata temu jakoś, że przez tam chyba 3-4 miesiące byłem kątem, który najszybciej rośnie. Tam na jakimś pierwszym miesiącu coś takiego. To były czasy dinozaurów. Yy, ale w momencie, jak właśnie na przykład. Przedłużyłem włosy. Pomalowałem się pierwszy raz. Zmieniłeś się. Ja tak. Ja nie chcę mieć takich osób wśród mm -hmm. swoich fanów. Ja chcę mieć osoby wrażliwe, tolerancyjne, ludzi, którzy szan szanują innych ludzi, bo spełniają się w tym, co robią. Ja naprawdę nie mam multum fanów. Ja nie mam ogromnego, wiesz, ja nie, nie mam zasięgów typu Julia Żugaj, Bo ja nie chcę mieć. Yy, nie idę na ilość, tylko na jakość. Ja mam każdego jednego mojego fana. E, każdego, każdą osobę z mojego zakonu, z mojej sekty. I, e, i cieszę się, że to są ludzie właśnie tacy tolerancyjni. No i wiadomo, większość moich fanów to są. Tencza! ¡Woohoo! Glitter! Yes, mama! Work! No, ale się rozgadałem. Aż się muszę się do e, Hydration Station. Right. Właśnie zastanawiam się, czy jeszcze mam jakieś pytanka, czy wyczerpaliśmy już limit? Już? No. Matko boska! Ale tutaj każdy mówi, że to się tak fajnie gada, że mogliby przez Bardzo fajnie godziny. Mi się tutaj gada, przez słuchajcie. Przez dwie by mogli. Ale wydaje mi się, że, że chyba wyczerpaliśmy ten temat, bo... Ja mi się bardzo dobrze gada w takiej produkcji. Pozdrawiam po prostu każdego z produktów. Jak szukacie jakiegoś nowego prowadzącego do innego programu, to proszę się do mnie odzywać. Szybka wizytówka. Nazywam się Kacper Cruz. Urozmawiam się z tego Chciałabym powiedzieć września, nie wiem dlaczego. 28 kwietnia 2002 roku, hmm. tak naprawdę 2000, ale już, już mam etap w swoim życiu, w którym już mówię, kłamie ile mam lat. Naprawdę? Naprawdę, zacząłem kłamać. Kiedyś kłamałem jak mam na imię, a teraz kłamię jak ile mam lat. Czuł, trzeba się odmordzać. A ty no. mówisz zawsze prawdę? No tak, ale teraz właśnie tak mnie skłoniłeś, że chyba jednak będę kłamać. Ja mówię, że 21, 20. Oj, no, tak A ja mówię, Boże, daj spokój. Te kremy z paczek PR-owych działają cuda. No. No dobrze, Kasper, w takim razie. Ja ci bardzo dziękuję. Na pewno się jeszcze spotkamy wielokrotnie na nagrywkach. Mm -hmm. Good vibes, bad vibes. Twoja mm -hmm. ulubiona seria. Kocham, się przełknę. Kasper nawet jeden, jedno pytanie mi wymyślił raz. I było dobre. Kożuch na mleku. Good vibes czy bad vibes? Tragedia. I ludzie odpowiadali, że good vibe, a ja mówię do kryminału, przesoda. To wiecie, ja ostatnie sobie chciałbym powiedzieć, bardzo chciałbym podziękować Ci jeszcze raz, Ada za mm, zaproszenie i gratulacje swojego własnego programu. Su a, a przy okazji e, e, chcę wam powiedzieć, że do wszystkich osób, które będą pisać, że jestem Pokemonem, który wyszedł z Pokebola, tak, jestem z Szanujcie innych ludzi i traktujcie ludzi innych tak, jak wyście chcieli być szanowani i traktowani. Ja nikomu nigdy nie robię krzywdy. No, chyba, że chodzi o ludzi, którzy chodzą w sandałach. Do widzenia! Hmm. Dziękujemy bardzo. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!